Zaczynamy w Toruniu, ponieważ Toruń założyli Krzyżacy. Przez lata miasto było rozwijającym się ośrodkiem handlu i rzemiosła. Jednak opresyjna polityka państwa krzyżackiego doprowadziła do buntu miast w całym rejonie. Jednym z pierwszych, które wystąpiło przeciwko zakonowi, był Toruń. Doszło do ataku na zamek, a jedna z toruńskich legend mówi, że mieszczanie wpuszczeni zostali do zamku przebrani za kobiety. Ciekawa koncepcja, biorąc pod uwagę, że zakonnicy składali śluby czystości. Podczas ataku mieszczanie zniszczyli prawie cały zamek, pozostawiając tylko jedną jego część nietkniętą, a było to gdanisko. Gdaniska były charakterystycznym elementem większości zamków krzyżackich i służyły po prostu za zamkową ubikację. Nazwa bierze się prawdopodobnie stąd, że krzyżacy nie lubiący gdańszczan chcieli ich w ten sposób upokorzyć. Podobną symboliką chcieli posłużyć się mieszkańcy Torunia, którzy po krzyżakach zostawili tylko latrynę. My jednak mamy na to swoją teorię. Ale Toruń słynie przede wszystkim ze swojej starówki. Znajdujemy się na rynku nowomiejskim. Toruń jako jedno z niewielu miast w Polsce posiada dwa rynki, ponieważ tutaj ten rynek to kiedyś było osobne miasteczko, a nieopodal znajduje się drugi rynek, który stanowił drugie miasto. A teraz cała ta dzielnica nazwana jest Starym Miastem. Doskonale zachowana starówka pozwala dostrzec sportowe tradycje miasta. Budynki mieszkalne mieszają się tu z licznymi magazynami i spichlerzami. Miasto od strony Wisły otoczone jest murami. To tu znajduje się jedna z najbardziej znanych toruńskich atrakcji. Jedną z najbardziej znanych budowli w Toruniu jest Krzywa Wieża. Środek wieży udostępniono dla zwiedzających, a podłogi wypoziomowano, więc wewnątrz wspinać musimy się tylko po schodach. Zwiedzając, poznajemy jedną z legend wyjaśniających nachylenie budowli. Legenda o grzesznym krzyżaku traktuje o genezie powstania tej wieży. Otóż... Ponieważ Magda gada i gada, ja streszczę wam to w dwóch, trzech zdaniach. Jeden z braci zakonnych szczególnie dał się we znaki mieszczanom, którzy wtrącili go do lochu. Wolność miał wykupić, budując wieżę, która będzie tak krzywa jak jego sumienie. Po wielu miesiącach pracy udało mu się, a każdy ze 140 cm odchylenia budowli symbolizuje jeden grzech, jaki popełnił krzyżak. Legenda mówi, że każdy może sprawdzić ciężar swoich win, stając właśnie przy dolnej ścianie wieży. Odchylenie spowodowane jest przesunięciem się gliniastego podłoża pod wieżą, a legenda mówi, że tylko osoba o czystym sercu może stanąć tutaj, dotykając całymi plecami i głową ścian muru i wyciągnąć ręce przed siebie. Sprawdźmy. Spacerując dalej ulicami, docieramy na rynek staromiejski. Stoi tutaj fontanna Flisaka, związana z kolejną toruńską legendą. Podobno w średniowieczu miasto nawiedziła potężna plaga żab. Poradził z nią sobie młody Flisak, który zauroczył żaby grą na skrzypcach i wyprowadził je z miasta na pobliskie bagna, gdzie znalazły nowy dom. W nagrodę Flisak otrzymał złote dukaty oraz obiecaną wcześniej rękę pięknej córki burmistrza. W rogu rynku stoi toruński osiołek, który przypomina o karach, jakie kiedyś za przewinienia wymierzano toruńskim żołnierzom. Wystawionego na publiczny widok skazanego sadzano na drewnianym koźle z grzbietem pokrytym zaostrzoną blachą, a do nóg przywiązywano mu ciężarki. Naprzeciwko osiołka, pod wieżą ratuszową, stoi pomnik najsłynniejszego obywatela miasta, Mikołaja Kopernika. Wszechstronny naukowiec najbardziej znany jest ze swoich przełomowych odkryć w dziedzinie astronomii. Dom, gdzie urodził się Kopernik, można zwiedzać, jednak nie jest to tematem dzisiejszego filmu, ale przed zakończeniem pobytu w Toruniu musimy spróbować legendarnych pierników. Kolejnym z symboli miasta Torunia są pierniki, za którymi grzech się przyznać, ale niespecjalnie przypadam, dlatego próbuję ich w formie łatwiej przyswajalnej w postaci piwa piernikowego. Zatrzymaliśmy się w Kwidzynie, żeby zobaczyć jeden z największych zamków krzyżackich na tym terenie.
Już na wstępie robi na nas wrażenie ogrom połączonej z zamkiem katedry. Nie ona jednak stanowi główny punkt programu. Jest nim drugie na naszej drodze gdańsko. Warto tutaj wspomnieć o drugiej teorii na temat pochodzenia nazwy. Podobno wzięła się od pruskiego Dansk, co oznacza wilgotny lub mokry. Która teoria wydaje się Wam bardziej prawdopodobna? Czekamy na Wasze komentarze. Wieże takie konstruowano w różnych zamkach krzyżackich i zadano sobie naprawdę sporo trudu po to, żeby utrzymać nieczystości z daleka. Krzyżacy musieli mieć wrażliwe nosy, ponieważ ta wieża znajduje się aż 55 metrów od głównego zamku. Wieża ma 34,5 metra wysokości i prawie 9 metrów szerokości. Ganek łączący ją z zamkiem stoi na 5 filarach. Najwyższy z nich ma aż 13 metrów i spokojnie mieści się pod nim kursujący tędy autobus. Przez to wszystko ta latryna uważana jest za największą w Europie, a niektórzy uważają, że również i na świecie. Dojechaliśmy do miasta Gniew i zaczynamy zwiedzanie. Urocze miasteczko położone jest na wzgórzu. Wąskie i ciche uliczki klimatem przenoszą w przeszłe czasy, a atmosfera zupełnie nie pasuje do nazwy miejscowości. Wokół panuje pozorny spokój, jednak w okolicach zamku wyczuwa się, że coś wisi w powietrzu. Zamek krzyżacki, wybudowany na kształt czworoboku z narożnymi wieżami, imponuje rozmiarem i położeniem. 100 lat temu zniszczony przez pożar i przez lata popadający w ruinę, obecnie jest odremontowany. W sezonie letnim pod zamkiem odbywają się turnieje rycerskie, a na zadoszonym dziedzińcu, niezależnie od pogody, można wziąć udział w rycerskiej uczcie. Pozostając na noc w zamku, warto jednak uważać, żeby nie natknąć się na ducha krzyżackiego komtura. Korzystając z krótkiej przerwy technicznej, zapraszamy do sprawdzenia wydanej przez nas książki. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Duchy odpędzone, jedziemy dalej. Nadszedł czas na odwiedziny w największym zamku krzyżackim, najbardziej znanym chyba przez wszystkich zamku w Malborku. Wirtualną wycieczkę rozpoczynamy pod fotografią z 1945 roku, która przedstawia zniszczenia zamku po zakończonej wojnie. Przez bramę przechodzimy na otoczony najdłuższym pierścieniem murów Zamek Niski. To tu w średniowieczu mieściła się większość zabudowań gospodarczych. Tablica informacyjna ilustruje rozmieszczenie zamków na terenie państwa krzyżackiego. Budowano je w odległości około jednego dnia drogi od siebie, po to, żeby podróżujący bracia zakonni zawsze mogli schronić się w nich na noc. Na zamek średni, otoczony drugim murem, przechodzimy drewnianym pomostem, który w razie konieczności można było spalić. Dziedziniec zamku średniego jest rozległy i podobnie jak przed wiekami panuje tu spory ruch. We wschodnim skrzydle, gdzie zamieszkiwali goście zakonu, obecnie urządzono wystawy muzealne. Znajdziemy tam ekspozycje dotyczące uzbrojenia oraz bursztynu, z handlu którym zakon czerpał niemałe zyski. Skrzydło zachodnie pełniło funkcję reprezentacyjno-mieszkalną. Znajduje się tu wielki refektarz, czyli sala biesiadna, gdzie urządzano wystawne uczty dla bogatych rycerzy z zachodniej Europy, którzy często byli gośćmi zakonu. W sali zainstalowano bardzo innowacyjny jak na tamte czasy system ogrzewania. W podziemiach rozgrzewano kamienie, które następnie przez wiele godzin oddawały ciepło, rozprowadzany systemem rur do wybranych pomieszczeń. O, ciepło! System pozwalał oszczędnie gospodarować opałem, a zimą w pomieszczeniach utrzymywano komfortowe temperatury. W Pałacu Wielkich Mistrzów znajdowały się prywatne komnaty Wielkiego Mistrza oraz letni refektarz, który pełnił rolę sali audiencyjnej dla wysokich rangą gości i posłów. W jednej ze ścian refektarza utkwiła kula armatnia wystrzelona z polskiej armaty podczas oblężenia. Wpadła ona przez okno, niszcząc jedną z zewnętrznych kolumn, kiedy Wielki Mistrz znajdował się w pomieszczeniu. Przed mostem prowadzącym na Zamek Wysoki znajdują się figury czterech zasłużonych Wielkich Mistrzów zakonu. Przez pomost i bramę wchodzimy na otoczony krużgankami dziedziniec Zamku Wysokiego. Na jego środku znajduje się studnia, na której zadaszeniu umieszczono rzeźbę pelikana karmiącego młode własną krwią. Jest on symbolem ofiarności i poświęcenia. Wieża zamkowa jest niedostępna dla zwiedzających.
Przechodzimy przez kuchnię, gdzie poznajemy bogatą w specjały dietę zakonną i zaglądamy do legendarnego krzyżackiego skarbca. Możliwe, że do tego momentu odnieśliście wrażenie, że w zamku łatwo się zgubić. Tak jest w rzeczywistości, dlatego dla tych zakonników, którzy nie umieli czytać, zastosowano ciekawy system znaków, który wskazywał im drogę. Dla przykładu trasę do ubikacji wskazywał diabełek, którego zawinięta broda wskazywała odpowiedni kierunek. Do Gdaniska prowadzi około 60-metrowy ganek. Wewnątrz dowiadujemy się, że w czasach średniowiecznych w roli papieru używano liści kapusty, które mają działanie antyseptyczne. Dobrze wiedzieć na wypadek, gdy w sklepach zabraknie papieru. W zachodnim skrzydle Zamku Wysokiego znajduje się kapitularz, gdzie odbywały się zebrania najważniejszych dostojników zakonnych. To tutaj podejmowano najważniejsze decyzje dotyczące zakonu. Do wnętrza zamkowego kościoła prowadzi tak zwana Złota Brama, która jest bogato zdobiona w symboliczne sceny oraz postacie biblijne, jednak nie jest wykonana z cennego kruszcu. Wewnątrz niedawno odrestaurowanego kościoła wrażenie robią rzeźby, które zachowały się tylko we fragmentach i tak zaaranżowane obrazują ogrom zniszczeń, jakim uległ zamek podczas ustrzału przez Armię Czerwoną. Na niższej kondygnacji zwiedzamy kaplicę świętej Anny, gdzie znajdują się groby 11 wielkich mistrzów. Witraże w kaplicy nie uległy zniszczeniu podczas ostrzału, ponieważ tuż przed oblężeniem zostały ukryte przez miejscowego proboszcza. Wyjście z kaplicy prowadzi do niewielkich ogrodów zamkowych, a dalej spacer biegnie dnem fosy, gdzie możemy zobaczyć zachowane fragmenty młyna. Gdanisko od spodu oraz bramę mostową. Widoczne pęknięcia w murach są wynikiem obniżenia się poziomu wód gruntowych. Okazało się, że fundamenty zamku wybudowanego na podmokłym terenie zostały osadzone na drewnianych balach, które zachowywały swoje właściwości, dopóki były zanurzone pod wodą. Po obniżeniu się poziomu wody wiekowe bale zaczęły niszczeć, a wraz z nimi fundamenty i mury. Jest to obecnie jedna z głównych trosk konserwatorów zamku. Na tym kończymy wirtualną wycieczkę po Malborku oraz krótkim szlaku krzyżackich ubikacji. Zapraszamy do subskrypcji. Do zobaczenia!